Rolo dostał nowy karton, bo przyszła paczka z Amazona i przynajmniej przez chwilę miał taką dumną z siebie mordkę. Taki zadowolony kocioł. Taki zadowolony kocioł, taki szczęśliwy, bo ma karton. Nie, żeby to był jedyny karton, jaki mamy w domu, ale w tym momencie chyba jest jego ulubiony. To jest idealnie nie za duży i nie za mały. O, na zdrowie. Wyjść na zakupy i akurat idealnie się zgrać czasowo z ulewą stulecia, ale przynajmniej jest piękny zachód słońca. Ogólnie miałam wcale nie wychodzić z domu, bo żyję taką hedonistyczną zasadą, że jak muszę wyjść z domu wieczorem, to nie wychodzę już wcześniej. Po co? Po co dwa razy? Jak można raz? I tyle mi dobrego przyszło z tego, że wyszłam. Stwierdziłam, że pójdę z mężem na zakupy. Takie, żeby tak uzupełnić lodówkę i zapasy. I wymyśliłam sobie też, że na moich zajęciach z ATS-u, z tańca, zrobić się taką wyjątkową atmosferę i potrzebowałam do tego celu jakiegoś światła, ogólnie takiego jak ala światło świec, ale no super, wzięłam rachunek po to, żeby w razie czego móc coś zwrócić, a rachunek jest cały zamoczony. Żarówka chyba pasuje, więc okej, nieważne, w każdym razie wracając, ale światło świec, ale też nie chcę za bardzo faktycznie świec używać, z takim pudełkiem to i tak mi nie przyjął zwrotu, więc oby działało. Wyszło jak wyszło, właśnie. Zgubiłam wątek zupełnie. No, nie chcę za bardzo świec używać w salce do tańczenia, więc pomyślałam, że właśnie jakiejś takiej ledowej lampce, która będzie to światło imitować, ale też, żeby tak nadawała się do domu, więc kupiłam dwie rzeczy. Zobaczymy, czy działają i jak działają. Ej, to miało być szare! Ale że to miało być szare, a nie białe. B. Znaczy nie, że B, ale trochę nie to chciałam. Dobra, potrzebuję prądu. Jak to sprawdzić? Tutaj się otwiera. Tak, sprawdzę i powiem, bo nie umiem robić dwóch rzeczy naraz. Tu jest na USB-C i tak się wkłada, to tak nie bardzo. O, dobra, mam nadzieję, że nie zepsuję tego od razu, jak podłączę inny kabel USB-C, bo mam go już podłączonego do przedłużacza. Bardzo mocne to światło. Ale jest jednak trochę żółtawe, więc... to tylko włącz i wyłącz. Nie ma... Nie, no jest napisane dimmer, czyli... super, dobra. Patrzcie, mogę więcej światła? I mniej światła. Dobra, jestem z tego zadowolona.
drugą lampkę w mojej super mokrej torbie, którą muszę odwiesić gdzieś. Kupiłam taką, niby ma projektować coś ala światło, gwiazd. A gwiazdy są zdecydowanie lepsze niż świeczki. No takie śmieszne, takie nie na środku. I łatwiej by mi było, jakbym miała. To jest normalnie na prąd. Nie, też nie na prąd. Jak to podłączyć, żeby dowiedzieć się, jak to działa? Tutaj jest normalna wtyczka, nie USB-C. Nie w tą stronę, odwrotnie. Ale z kolei z drugiej strony jest USB. Więc muszę zejść tutaj na dół. Odpiąć to. I podpiąć to. Ej, patrzcie, tam to nadal się świeci, mimo że jeszcze nie podłączyłam, że już podłączyłam od prądu. To się ładuje? Podłączyłam to. Uwaga, uwaga. Nie umiem. To O wow. To jest cudne. Nie, pewnie tego nie widać tak dobrze. Czekajcie, a to wyłączę to na kamerze, ale w rzeczywistości to jest boskie. Czemu ja tego wcześniej nie dorwałam? Czemu się nie odważyłam? To kosztowało 17 euro. Na polskie sporo faktycznie, ale wow. Mega. Super zakup. Jestem przeszczęśliwa. Do tego jest pilocik, ale jak to tak zmieniało kolory. Ale będzie atmosfera, super. Nawet tego bym nie potrzebowała w takim razie. Wow. Zachwycona jestem. A tak, właśnie jedną z tych rzeczy, przepraszam, że takiej okropnej stylizacji. Jedną z tych rzeczy, która się wydarzyła w ciągu ostatniego czasu, jest to, że udało mi się w końcu wrócić do tańczenia. Ja wcześniej, zanim jeszcze oficjalnie zostałam fioletową wróżką, to byłam tancerką i prowadziłam zajęcia z ATS-u, czy też Fat Chance Belly Dance Style we wrocławskiej szkole tańca. I wtedy to mnie definiowało. I kiedy przeprowadziłam się do Krakowa, potem przyszła pandemia i jakoś tak no totalnie gdzieś ten taniec zniknął, w ogóle zniknął, nawet nie, że odszedł na drugi plan, totalnie zniknął i bardzo mi go brakowało, ale nie potrafiłam wznowić tego wszystkiego i w końcu po 5 latach, to przykre, znowu wyszłam na parkiet jako instruktorka tańca. Jest okropnie źle, bo moje ciało nie pamięta praktycznie większości rzeczy, ale mam bardzo wyrozumiałe, fajne kursantki i razem się uczymy odzyskiwać tą iskierkę taką, takiej kobiecości, taneczności, rytmiczności w ciele. Szczęście w nieszczęściu jednak, no gdzieś tam coś, jakaś pamięć coś tam została, nie jest aż tak źle, ale mogłoby być oczywiście lepiej. Natomiast no cieszę się niezwykle, jestem podekscytowana, podjarana i właśnie wymyślam jakieś takie fajne rzeczy, żeby im ułatwić też ten kontakt z ciałem. I dzisiaj sobie będziemy robić coś a la ecstatic dance, bardziej żeby właśnie poczuć się znowu w sobie, znowu w ciele i fajnie tańczyć. To jest taka jedna wielka zmiana, która się pojawiła, znaczy zmiana, powrót, który jest mega istotny dla mnie i z którego się niezwykle cieszę i który też właśnie oprócz
oprócz tarota jest moją ogromną pasją. To jest niesamowicie przyjemne tańczyć, być w tym ciele, w ruchu, ale też nauczać tego samego, dzielić się tym właśnie doświadczeniem z innymi kobietami. I też patrzeć, jak one rozkwitają, bo to jest też niesamowite. Zawsze sobie, jak patrzę teraz na to, jak dziewczyny, z którymi tańczyłam we Wrocławiu, jak się wspaniale rozwinęły, nie tylko dzięki mnie oczywiście, ale czuję, że jednak przyłożyłam swoją cegiełkę do tego, że one są na swojej tanecznej drodze tam, gdzie właśnie teraz są. I jestem tym zachwycona, zawsze mi się bardzo, bardzo przyjemnie na to patrzy, jak kobiety się rozwijają dzięki temu, że dały sobie, i akurat mi, co za zaszczyt, pokazać właśnie, że taniec i bycie w swoim ciele, ruszanie się w swoim ciele jest tak niesamowite i przyjemne i wspaniałe. No więc właśnie ja się zbieram, muszę się jeszcze dosuszyć i trochę może jakoś wyglądać porządnie. Chociaż pokazuje się taka sutę na YouTubie, a będę się przed nimi wstydzić, nie? Już chyba nie mam żadnego tabu. Tak, ale zbierać się trzeba na tańce. A, i tak by the way, to oczywiście jak tylko zaczęliśmy wchodzić do klatki schodowej, to nagle przestało padać. I padał grad. W ogóle... What are the odds, prawda? To już chyba wejdzie mi w nawyk, że będę do Was mówić taka sauté bez makijażu. Staję się nie tyle wróżką, co prawdziwą wiedźmą, która, wiecie, w ogóle wszystko naturalnie, au natural, bez upiększania, żyję w lesie. Taki jest cel, taki jest plan życiowy. W ogóle wyglądam, jakbym siedziała teraz w szpitalu. Ale jestem u siebie w tak zwanej jadalni i się zasłaniam teraz też ręką. Nie wzięłam sobie stojaka na telefon, więc trzymam go w ręce, bo ogólnie zapomniałam w międzyczasie, że ja robię vloga. Dzisiejszy dzień to już w ogóle tak zleciał, jak z bicza strzelił, nic nie zdążyłam zrobić. Więc teraz na szybko ogarniam trochę mieszkanie, bo będziemy mieć gościa, będziemy grać w planszówki. Taki event. I właśnie się przygotowuję trochę do tego też, bo jedną z naszych planszówek jest Critical Sanctuary i to jest takie RPG ogólnie i ja mam zaszczytną rolę Game Mastera, więc tutaj muszę sobie jeszcze się przygotować, jeżeli chodzi o historię, no wiecie, żeby było płynnie. I co chciałam powiedzieć? Aha, że wczoraj nie wypaliło mi z moim ATS-em. I miałam w sumie Wam powiedzieć to od razu, ale w sumie to było mi tak przykro i głupio, że już w sumie nie nagrywałam, poszłam się umyć i skończyłam dzień. A nie wypalił, bo jedna z kursantek przyszła za wcześnie, pomyliły jej się godziny, co się jej nie dziwię i nie winię jej za to, bo sama regularnie muszę sprawdzać, o której godzinie my tak naprawdę się spotykamy. Bo nigdy nie wiem, czy 17, czy 18. No i ona też się pomyliła i przyszła za wcześnie i biedulka stała tam pod drzwiami i zmokła, przemokła, no bo to ten sam moment, co ja poszłam na zakupy w zasadzie. I ją spotkał, złapał ją grad, deszcz z gradem i tak się skończyła nasza przygoda wczoraj. A reszta też stwierdziła, że no to jeszcze może za tydzień. Mam dwie babeczki takie troszeczkę starsze niż ja, więc mają tam więcej na głowie też zrozumiałe, ale za tydzień znowu wracamy z pełną parą. Koty psują drapak, po czemu nie? Hej, co tam się dzieje? Idę sprawdzić, co się dzieje. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. Teraz udają, że nic się nie dzieje. No dobra. No więc jak nic się nie dzieje, to nic się nie dzieje.
bierzemy się za przygotowanie do grania. Ogólnie to jest, nie wiem, to jest żadna reklama, żadna współpraca, nic tego typu. Po prostu nasz kolega kupił tę grę na targach gier Spiel w Essen, tych największych. Chyba można spokojnie powiedzieć, że na świecie. A więc fajna w ogóle miejscowa dla mnie, bo to jest dwa miasta obok. Jedno miasto obok. Jedno miasto nas dzieli, mnie i to miejsce właśnie, gdzie te targi się odbywają. I ja ogólnie zawsze bardzo chciałam grać w D&D, ale no różne tam rzeczy wychodziły. Chyba zdarzyło mi się 3 razy w sumie zagrać i byłam ogromnie zajarana, ale jakoś tak no nie wchodziło to za bardzo w naszą codzienność, w moją codzienność. I akurat jak doszliśmy do stoiska, gdzie była ta gra, to mi się tak zaczęło wydawać, że to będzie fajna właśnie gierka taka typu RPG, ale typ, który nam ją przedstawił, umiał mówić albo po francusku, albo po niemiecku. I jeśli mówił po niemiecku, tak jak mówił po francusku, nie wiem. W każdym razie my ogólnie byliśmy grupą anglojęzyczną, więc prosiliśmy o przedstawienie po angielsku i nie szło mu absolutnie. Totalnie nie potrafił nic powiedzieć i przedstawić nam tej gry. I zwątpiłam, czy ta gra jest tą grą, taką grą, jaką bym chciała grać. Ale nasz kolega się zdecydował jednak ją kupić. I okazuje się, że 100% to. Wcześniej graliśmy w Gloomhaven, ale to tam nie było takiego progresu postaci. Głównie tam się tylko walczy i w zasadzie no nie ma tego experience'u, tego roleplay gaming, więc cieszę się, że mamy tą grę. Ja akurat dostałam rolę Game Mastera, co mnie cieszy niezwykle, bo jest związane z trzecim elementem, który też wypełnia życie fioletowej wróżki. To jest nie tyle ten element, co jego idea, ale może o tym kiedy indziej. Bo za dużo będzie pierdololno. Tak. W tym vlogu nie będzie za dużo o tarocie, o kartach. Tutaj nadal takie update, co tam u nas, co tam u mnie i no. Ale już mam zaplanowane kilka filmików stricte na temat tarota, stricte na temat takich, jak ja to mówiłam. Zapomniałam słowa. Ale takie wiecie, że przedstawienie, że nauka, takie konkrety po prostu na temat tarota. Więc nie martwcie się, to wróci, to będzie i może nawet się umaluję specjalnie po to. Nie wiem, czy będę kończyć tego vloga tutaj dzisiaj, czy jeszcze jutro was może zabiorę na targ warzywny. Ale jak gdyby co, to dziękuję za uwagę, jak ze mną byliście. I no co, widzimy się już w treściach tarotowych albo kolejnych takich typu mydło, powidło i wszystko. A w ogóle to chciałam wam pokazać, nie? Ja tutaj miałam wam pokazać, że to jest taka fajna zakrywka. I tutaj się wkłada karty z postaciami, które nasi bohaterowie spotykają na drodze. I ogólnie to jest pełna popeska. Wszystko jest rozpisane. Jakbym się zapomniała, jak coś się wykonuje, czy jaką ma istotność, no to mam to wszystko streszczone. Mega się cieszę, że mamy tą grę i że mamy z kim grać. No, to teraz już serio ten fragment kończę. A jeśli też kończę vloga, no to żegnam się z wami. Pa. Thank you.
Dziękuję.